Karolina miała pierwsze spotkanie z matką swojego męża, panią Haliną. Było to podczas rodzinnej uroczystości, która miała miejsce w domu Jana i Haliny. Karolina, choć pełna nadziei i optymizmu, czuła pewne napięcie, spotykając się z teściową po raz pierwszy. Gdy wkroczyła do pokoju, w którym znajdowała się Halina, jej serce mocniej zabrzmiało. Halina, siedząca z lekko uniesionymi brwiami, patrzyła na nią chłodno. Nie było ciepłego uśmiechu ani przyjacielskiego gestu powitalnego, którym Karolina się spodziewała. Karolina postanowiła jednak zachować optymizm i pozytywne podejście. Z uśmiechem na twarzy podeszła bliżej i przedstawiła się. Halino, przyjemnie mi cię poznać, powiedziała, starając się brzmieć jak najbardziej przyjazna. Jednak reakcja Haliny była chłodna. Haem, burknęła, patrząc na Karolinę z pewnym niezadowoleniem. Mam nadzieję, że będziesz odpowiednią osobą dla mojego syna. Te słowa skłoniły Karolinę do przemyśleń. Czuła, jak napięcie w pokoju gęstnieje, a atmosfera staje się coraz bardziej niekomfortowa. Próbowała zachować spokój i ignorować pierwsze wrażenie, ale w jej sercu zaczynała się rodzić niepewność co do tego, jak będą wyglądać relacje między nią a jej teściową w przyszłości. To pierwsze spotkanie wywołało w Karolinie mieszane uczucia. Chociaż starała się być uprzejma i pozytywna, nie mogła nie zauważyć dystansu, jaki od razu zbudowała między nią a teściową. To był początek napięć, które miały pogłębić się w przyszłości. Napięcia między Karoliną a jej teściową stale narastały, pogłębiając się z każdym kolejnym spotkaniem. Halina, matka Jana, była bardzo krytyczna wobec Karoliny, nie szczędząc jej słów osądu nawet w najmniejszych kwestiach. Bez względu na to, co robiła, zawsze było coś, co nie odpowiadało pani Halinie. Gdy Karolina pojawiła się na kolejnej rodzinnej uroczystości, czuła, jak ciężar napięcia unosi się w powietrzu. Halina, siedząc na kanapie z wyrazem niezadowolenia na twarzy, nie opuściła jej wzroku ani na chwilę. Karolina czuła jej spojrzenie na sobie, pełne oceny i krytyki. Nie sądzisz, że twoje włosy wyglądają trochę nijako, zauważyła Halina, patrząc na Karolinę ze zniecierpliwieniem, gdy ta przechodziła obok niej. Karolina zacisnęła zęby, starając się zachować spokój. W jej wnętrzu burzyła się frustracja, ale wiedziała, że musi zachować zimną krew. To nie było łatwe, gdy każde spotkanie z teściową przypominało o nieprzyjemnych komentarzach i ocenach. Początkowo Karolina próbowała ignorować te uwagi i zachować dystans, ale w miarę upływu czasu i pogłębiania się napięcia, stawało się to coraz trudniejsze. Czuła się coraz bardziej nieswojo w obecności Haliny, a każda krytyczna uwaga sprawiała, że jej samoocena coraz bardziej się obniżała. Napięcie między nimi było jak chmura zbierająca się na niebie, grożąca wybuchnąć burzą w każdej chwili. Karolina czuła, że traci kontrolę nad sytuacją, ale nie wiedziała, jak zmienić ten stan rzeczy. W jej sercu rosła frustracja i niepewność co do przyszłości ich relacji. Napięcie między Karoliną a jej teściową, Haliną, osiągnęło punkt kulminacyjny podczas kolejnej rodzinnej uroczystości. Atmosfera była już na granicy wybuchu, a jedynym, co wystarczyło, aby pociągnąć za spust, było kilka kłódków zbyt dużo. Halina, po kilku drinkach, stawała się jeszcze bardziej bezpośrednia i wymagająca. Jej ostrość słów i brak filtra stawały się coraz bardziej widoczne. Kiedy jej wzrok przypadkowo spotkał się z Karoliną, w jej oczach widoczna była pogarda. Nie rozumiem, jak Jan mógł wybrać taką głupią kobietę jak ty, rzuciła pani Halina, jej słowa pełne było jadu, który mógłby skazić każdego. Tym razem Karolina nie mogła już pozostać obojętna. Jej cierpliwość osiągnęła swoje granice. Stała się sztywna, a jej spojrzenie było pełne determinacji. Proszę cię, Halino, przestań, oznajmiła zdecydowanie. Nie będę tolerować twojego chamstwa. To wydarzenie było punktem zwrotnym w relacji między Karoliną a jej teściową. Pierwszy raz odważyła się przeciwstawić Halinie, a jej determinacja była jak płomień, który wzniecił się w sercu tej walki. Ale to nie był tylko punkt zwrotny w relacji z teściową, był to również moment, który postawił znak zapytania nad jej małżeństwem z Janem. Po tym incydencie Karolina zdała sobie sprawę, że musi podjąć radykalne kroki, aby chronić swoje zdrowie emocjonalne i godność. Konflikty między Karoliną a Janem narastały wraz z pogłębiającymi się napięciami między Karoliną a jej teściową. W miarę jak relacje między Karoliną a Haliną stawały się coraz bardziej napięte, wpływało to także na relacje Karoliny z Janem, jej własnym mężem. Jan, zawsze lojalny wobec matki,
stawał się coraz bardziej nieobecny w konfliktach między nią a Karoliną. Jego postawa wydawała się być wyrazem unikania zaangażowania, a czasami nawet ignorowania problemów między jego żoną a matką. Widząc frustrację w oczach Karoliny, Jan usprawiedliwiał postawę matki. Przecież to tylko jej sposób bycia, tłumaczył Jan, próbując złagodzić napięcie. Nie bierz tego do siebie, kropka. Ale dla Karoliny było to znacznie więcej niż tylko sposób bycia. To była systematyczna deprecjacja i obrażanie, której doświadczała ze strony teściowej. Karolina czuła się osamotniona i zraniona, widząc, że jej własny mąż nie potrafi jej zrozumieć ani wesprzeć w tej trudnej sytuacji. Ignorowanie problemu przez Jana pogłębiało tylko napięcie między nimi. Karolina czuła się zaniedbana i niezrozumiana, a Jan, chociaż może nieświadomie, przyczyniał się do pogorszenia sytuacji. Było to trudne dla Karoliny, gdyż potrzebowała wsparcia ze strony swojego męża, ale nie mogła liczyć na nie w tej kwestii. Konflikty między Karoliną a Janem stawały się coraz bardziej widoczne, a relacje między nimi zaczęły się chwiać pod ciężarem napięcia związanego z nierozwiązaniem problemów między nią a Haliną. Wreszcie, po kolejnej kłótni z teściową, Karolina poczuła, że musi porozmawiać z Janem. Nie mogła dłużej ignorować faktu, że ich małżeństwo pęka w szwach z powodu jego niechęci do zrozumienia i wsparcia w konfliktach między nią a jego matką. Po zakończeniu kolejnej burzliwej wymiany zdań z Haliną, Karolina poczuła, że przyszła pora na podjęcie decydującego kroku. W głębi serca wiedziała, że musi otwarcie porozmawiać z Janem o swoich uczuciach i o tym, jak jego lojalność wobec matki wpływa na ich małżeństwo. Janie, musimy porozmawiać, powiedziała Karolina, patrząc mu głęboko w oczy. Jej głos był nasycony emocjami, których nie mogła dłużej ukrywać. Nie mogę dłużej znosić tego wszystkiego, kropka. Jan spojrzał na nią zdezorientowany. W jego oczach pojawiło się lekkie zdziwienie, a może nawet niezrozumienie, co było dla Karoliny jeszcze bardziej frustrujące. Ale co jest nie tak? To tylko mama, powiedział Jan, próbując bagatelizować znaczenie konfliktów między Karoliną a Haliną. To zdanie oburzyło Karolinę. Jak Jan mógł nie widzieć, że to nie tylko mama, a jego niewzruszona lojalność wobec niej powoduje ogromny ból? W jej sercu kiełkowała frustracja i gniew, ale również determinacja, by przekonać Jana do zrozumienia swojej perspektywy i potrzeb. Podczas rozmowy Karolina wytłumaczyła Janowi, jak bardzo cierpi z powodu jego niezrozumienia i niewystarczającego wsparcia w konfliktach między nią a jego matką. Usiadła naprzeciwko niego, patrząc mu prosto w oczy, gotowa wyrazić swoje uczucia i potrzeby. Janie, musimy porozmawiać o tym, co się dzieje między nami, zaczęła spokojnie, ale stanowczo. Czuję, że nasze małżeństwo cierpi z powodu napięć między mną a twoją matką. To boli mnie bardzo, że nie czuję twojego wsparcia w tej sytuacji. Karolina wyraziła Janowi swoje uczucia i obawy, starając się być jak najbardziej jasna i klarowna. Wyjaśniła mu, jak bardzo cierpi z powodu braku zrozumienia i lojalności Jana wobec matki. Podkreśliła, że musi postawić granice i oczekiwać, że Jan będzie jej wspierał w tym procesie. Jan słuchał uważnie, ale jego reakcja była zaskakująca. No i co z tego, że moja mama cię obrażała i nazwała głupią, kto by się obraził naprawdę, powiedział Jan, próbując zbagatelizować sytuację. To zdanie było jak cios dla Karoliny. Nie mogła uwierzyć, że jej mąż, zamiast wyrazić zrozumienie i empatię, próbuje zrównać jej cierpienie z błahej kłótni. Ale dla Karoliny to było wystarczająco. Zrozumiała, że nie może dłużej być w związku, który truje jej życie emocjonalnie i psychicznie. W tej chwili podjęła decyzję. Musiała zrobić to dla siebie, dla swojego zdrowia emocjonalnego i dla swojej przyszłości. Po tej trudnej rozmowie z Janem, Karolina poczuła, że musi podjąć decyzję o swojej przyszłości. Nie mogła dłużej tolerować toksycznej atmosfery, jaką tworzyła matka Jana. W głębi serca wiedziała, że musi odejść, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem i odnaleźć spokój. Serce w gardle, Karolina zaczęła pakować swoje rzeczy. To nie było łatwe. Wszystkie wspomnienia, dobre i złe, przewijały się przed jej oczami. Ale wiedziała, że musi to zrobić dla swojego własnego dobra. Jan, który przyszedł do pokoju, zobaczył ją pakującą się i poczuł szok. Nie mógł uwierzyć, że Karolina byłaby gotowa odejść od niego z powodu jego matki. W jego oczach pojawiło się niezrozumienie i niedowierzanie. Co ty robisz? Zapytał z niedowierzaniem, patrząc na Karolinę, która składała ubrania do walizek. Karolina spojrzała na niego,
a w jej oczach pojawił się smutek i determinacja. Muszę odejść, Janie, powiedziała spokojnie, ale stanowczo. Nie mogę dłużej żyć w tej toksycznej atmosferze. To nie jest zdrowe dla mnie, kropka. Jej słowa były jak cios dla Jana. Nie mógł uwierzyć, że doszło do tego punktu. Chociaż próbował znaleźć słowa, by ją zatrzymać, wiedział, że to, co stało się między nimi, było zbyt głębokie, by można było to naprawić w tej chwili. Patrząc na Karolinę, która była już gotowa odejść, Jan był w szoku, gdy zobaczył Karolinę pakując swoje rzeczy. Stał w progu pokoju, zamarznięty w bezruchu, patrząc na nią, jak układała ubrania do walizek. W jego umyśle toczyły się tysiące pytań, ale nie mógł znaleźć odpowiedzi na to, co się właśnie działo. Nie mógł sobie wyobrazić, że jego żona byłaby na tyle zdesperowana, by odejść od niego. To uczucie niepewności i przerażenia ogarnęło go jak lodowaty prysznic. W jednej chwili wszystko, co znał i co mu było bliskie, stało się niewyobrażalnie chwiejne. Karolina, proszę, nie rób tego, błagał, podchodząc do niej z niedowierzaniem w oczach. Nie możesz po prostu odejść. To nie jest rozwiązanie. Ale Karolina była już zdecydowana. Jej determinacja była jak skała, która trzymała ją na kursie odwrotu. Nie mogła dłużej być w związku, w którym nie była szanowana, w którym jej uczucia i potrzeby były lekceważone. Patrzyła na Jana z żalem, ale w jej oczach było także zrozumienie. Wiedziała, że musi podjąć tę trudną decyzję dla własnego dobra. Nie mogła dłużej udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy w jej sercu panował chaos i ból. Jan próbował znaleźć słowa, które mogłyby ją zatrzymać, ale wiedział, że to było bezcelowe. W jej oczach widział determinację, której nie mógł pokonać. To był koniec ich małżeństwa, a on musiał zaakceptować tę bolesną prawdę, nawet jeśli rozdzierająca pustka w jego sercu wydawała się nie do zniesienia. Po dniach zmagania się z decyzją i konsekwencjami, Karolina stanęła przed komisją sądową, aby złożyć pozew rozwodowy. Jej dłonie drżały, gdy trzymała dokumenty, które zakończą oficjalnie ich małżeństwo. To było momentem, na który czekała od dłuższego czasu, choć pełen smutku i melancholii. Spoglądając na puste miejsce obok siebie, gdzie normalnie siadał Jan, poczuła gorycz w sercu. Ich małżeństwo, które kiedyś było pełne nadziei i miłości, teraz stawało się jedynie wspomnieniem. Ale nawet w tej chwili Karolina była pewna swojej decyzji. Musiała odejść, aby odzyskać swoje życie i godność. Proces rozwodowy był długotrwały i bolesny. Konfrontacja z prawdziwymi uczuciami i napięciami, które stale narastały w ich małżeństwie, była trudna. Ale mimo smutku, który towarzyszył im podczas procedury, Karolina poczuła ulgę. Wreszcie mogła uwolnić się od więzów, które ją dusiły, i zacząć nowe życie. Podczas każdego przesłuchania, każdej kwestii finansowej, a nawet podczas podpisywania dokumentów, Karolina czuła, jak ulga napływa do jej serca. To było jak oczyszczenie się ze złudzeń i bólu, który towarzyszył im przez wiele lat. Teraz mogła spojrzeć w przyszłość bez ciężaru przeszłości ciążącego na jej ramionach. Rozwód nie był łatwym doświadczeniem, ale był konieczny. Był to akt wyzwolenia, który pozwolił Karolinie na powrót do siebie. Nauczyła się wiele na tym trudnym szlaku, ale najważniejsze było to, że teraz mogła w końcu oddychać pełną piersią i podążać za swoimi własnymi marzeniami i celami. Proces rozwodowy był trudny, ale Karolina była zdeterminowana, by przetrwać ten burzliwy okres. Od momentu, gdy złożyła pozew rozwodowy, aż do ostatniego podpisu na dokumentach, musiała stawić czoła wielu wyzwaniom emocjonalnym i praktycznym. Ale jej determinacja i pragnienie wolności napędzały ją do przodu, krok po kroku. Z każdym etapem procesu rozwodowego Karolina doświadczała mieszanych uczuć. Były momenty smutku, gdy przypominała sobie dobre chwile z Janem, a także chwile gniewu i frustracji, gdy przypominała sobie trudne sytuacje, które przyczyniły się do rozpadu ich małżeństwa. Ale było też miejsce na ulgę i nadzieję, gdy zbliżała się ku końcowi procedury. Gdy wreszcie podpisała ostateczne dokumenty, odczuła ogromną ulgę. To było jak uwolnienie się z kajdanek, które trzymały ją przykutą do toksycznego związku. Teraz mogła spojrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem, gotowa na nowe wyzwania i możliwości, które czekały na nią po drugiej stronie tej bolesnej drogi. Jan był załamany widząc, jak jego małżeństwo rozpada się na jego oczach. Choć głęboko wiedział, że to było najlepsze rozwiązanie dla nich obojga, nie mogło go to nie zaboleć. Był gotów zaakceptować konsekwencje swojej lojalności wobec matki,
Choć teraz, gdy Karolina odeszła, zrozumiał, jak bardzo jego postawa przyczyniła się do tego tragicznego finału. Podsumowując, proces rozwodowy był dla obojga bolesnym doświadczeniem, ale również kluczowym krokiem w kierunku ich osobistego rozwoju i uzdrowienia. Każde z nich musiało się zmierzyć z własnymi demonami i wyzwaniami, ale to doświadczenie pozwoliło im obu zacząć nowe życie, pełne nadziei i nowych możliwości. Po bolesnym procesie rozwodowym Karolina stanęła przed nowym wyzwaniem, znalezienie własnego miejsca, gdzie mogłaby zacząć od nowa. Zdecydowała się wynająć mieszkanie, które stało się dla niej symbolem nowego początku i niezależności. Kiedy po raz pierwszy przekroczyła próg nowego mieszkania, nie mogła ukryć uczucia niepewności. To było dla niej coś zupełnie nowego, miejsce, które miało być teraz jej domem, ale które było zupełnie obce. Wszystko wyglądało inaczej niż w domu, który kiedyś dzieliła z Janem. Pokoje były mniejsze, ale równocześnie w jakiś sposób bardziej przestrzenne, bardziej jej. Przyjmując klucze do nowego mieszkania, Karolina poczuła mieszankę ekscytacji i lęku. Ekscytacja płynęła z myśli, że to miejsce będzie teraz jej własne, że będzie mogła urządzić je według własnych upodobań, stworzyć tu swój własny azyl. Ale lęk wynikał z niepewności, czy sobie poradzi, czy będzie potrafiła stworzyć tu prawdziwy dom dla siebie. Stopniowo, w miarę jak meble znajdowały swoje miejsce, a puste ściany stawały się ożywione obrazami i fotografiami, mieszkanie zaczęło nabierać charakteru. To było jej nowe miejsce, gdzie mogła zacząć od nowa i odbudować swoje życie. Tutaj mogła być sobą, bez obaw o oceny czy krytykę. To było miejsce, gdzie mogła poczuć się bezpiecznie i wolno. Chociaż było to trudne, Karolina czuła, że w końcu odzyskała kontrolę nad swoim życiem. To mieszkanie było dla niej symbolem nowego początku i niezależności. Tutaj mogła tworzyć nowe wspomnienia, budować nowe marzenia i dążyć do swojego szczęścia, bez ciężaru przeszłości ciążącego na jej ramionach. Dla Karoliny rozwód był bolesnym, ale niezbędnym krokiem w kierunku nowego początku. Choć proces rozwodowy był pełen wyzwań i trudnych emocji, pozwolił jej uwolnić się od toksycznej relacji i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Gdy ostatnie formalności związane z rozwodem zostały sfinalizowane, Karolina stanęła przed otwartymi drzwiami nowego rozdziału swojego życia. Zrozumiała, że musi być szczęśliwa sama ze sobą, zanim będzie mogła być szczęśliwa z kimś innym. To było dla niej główne przesłanie, które wyniosła z bolesnego doświadczenia rozwodu. Z każdym dniem Karolina coraz bardziej odnajdywała w sobie siłę i determinację, by nie pozwolić, by toksyczne relacje kierowały jej życiem. Nauczyła się słuchać siebie, swoich potrzeb i pragnień i działać zgodnie z nimi, nawet jeśli oznaczało to stawienie czoła trudnościom i wyzwaniom. Jej rozwód był początkiem nowej, lepszej przyszłości. Choć nie było łatwo, ujrzała w nim szansę na odnowę i samorealizację. Teraz mogła kierować swoim życiem zgodnie z własnymi wartościami i celami, bez obawy o to, co pomyślą inni. Karolina nie patrzyła wstecz z żalem ani smutkiem, ale z wdzięcznością za lekcje, które wyniosła z tego trudnego doświadczenia. Teraz była gotowa otworzyć się na nowe możliwości, nowe znajomości i nowe doświadczenia, w pełni świadoma swojej wartości i potencjału. Nowy początek nie był dla niej tylko obietnicą, ale również wyzwaniem. Ale wiedziała, że z odwagą, determinacją i wiarą w siebie mogła stworzyć życie, na które zasługiwała. A każdy krok, który podejmowała na tej drodze, zbliżał ją coraz bardziej do pełni szczęścia i spełnienia.